jesteśmy po ciężkiej nocy. Staraliśmy się zabezpieczyć wszystkie takie newralgiczne, zagrożone miejsca w naszej gminie i oczekujemy na przyjście fali kulminacyjnej, która się opóźnia. Z najnowszych prognoz meteorologicznych i tych modeli matematycznych wynika, że ta fala przyjdzie do nas albo późno w nocy, albo jutro w godzinach porannych. Niestety te modele pokazują, że ta fala będzie bardzo wysoka, dlatego tego się obawiamy. Teraz przygotowujemy się do ewentualnej ewakuacji takich zagrożonych miejsc naszego miasta. Mój syn prawie tam mieszka przy Bobry osiedle. Bardzo się boję, no ale trudno. Jestem dość daleko od wody, to się nie boję, ale myślę o innych. Naprawdę będzie dobrze, bo Bóbr jest dużą rzeką, ale on ma się po drodze gdzie rozlać, także Szprotawa jest bezpieczna, wydaje mi się. Sowiny są bardziej zagrożone, bo tam walczą, zabezpieczają się worami, do trzeciej w nocy walczyli i teraz też już się organizują i będą robić jakieś zapory, także my możemy tutaj być bezpieczni, wydaje mi się. No ja już przeżyłam kilka tych powodzi, także to nie jest tragedia. Na razie to nie jestem spokojny, bo tu były jeszcze większe powodzie. Tak jak tu stoimy, to było zalane. Ja mieszkałem tam za mostem, nie? To przez nasze podwórko normalnie woda leciała, tu przez młyn to było tak, że przez okna woda wylatywała, nie? No a w tej chwili mieszkam na osiedlu, no to się nie boję, bo wysoko. To były lata, pamiętamy lata, że była, Bóbr wylał tak aż tam do poczty, nie? I akurat ja mieszkam tu na Muzealnej, bliżej tego mostu, no było tam, do piwnicy podchodziła woda, no ale potem tak to szybciutko jakoś, wie pani, zostało normowane. To znaczy teraz jakoś spokój, nie czujemy jeszcze żadnego, ale współczujemy wszystkim, których tak zalało. Straszne, to jest przygnębienie jest mimo wszystko. No czekamy na rozwiązanie szczęśliwe. Nawet sobie zafundowałam wczoraj film o tej wielkiej powodzi z 97. No ja ją przeżyłam, nie? I stanowczo jest lepiej. No i jest pozabezpieczane, dużo porobiło jednak miasto. Niestety prognozy wyglądają źle. W 97 fala kulminacyjna w Szprotawie miała 480 cm. Te modele meteorologiczne pokazują, że ta fala, którą się spodziewamy, może osiągnąć nawet 600 cm, czyli bardzo niebezpieczny poziom, historycznie wysoki. Mamy nadzieję, że gdzieś ta woda po drodze się rozpręży i ta fala kulminacyjna będzie dużo niższa. Niemniej jednak przygotowujemy się na ten wariant taki pesymistyczny. Jestem w kontakcie ze służbami wojewody. Prawdopodobnie ściągniemy wojsko tutaj do nas, do pomocy, żeby było w gotowości, gdyby ten czarny scenariusz miał się zrealizować i weszłoby w grę ewakuacja. No niestety sytuacja jest dynamiczna i no i niestety mało optymistyczna, mimo że nie pada, ale nie wiemy, czy też ta woda gdzieś tam, znaczy na pewno na zbiorniku pilchowickim dalej ta woda płynie, więc trudno przewidzieć, jak to się ułoży jutro i pojutrze. Robimy co możemy, ale no to jest żywioł i pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby przewidzieć. Ta sytuacja jest tutaj bardzo trudna. Wczoraj był tutaj pan wojewoda, który zarządza w województwie całą akcją. Dzisiaj jest pan dyrektor. My też przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, czy w jaki sposób możemy się do czegoś przydać, w jaki sposób wesprzeć tutaj panią starostę i lokalnych włodarzy. Jesteśmy do państwa dyspozycji, będziemy nie tylko z państwem duchem, ale także ciałem, ale także oczywiście każdy potrzebujący może liczyć na nasze wsparcie. To wszystko niestety wygląda bardzo tragicznie, a tak jak mówiłem, to główne zagrożenie jeszcze przed nami. Liczę głęboko i lubuskie polskie społeczeństwo wielokrotnie w trudnych sytuacjach charakteryzowało się takim solidaryzmem. Jestem przekonany, że i w tym przypadku będziemy wspólnie razem. Nikt potrzebujący pomocy nie zostanie sam.